Witam kochani, to Puma. Kod GPS. Dostałem do testów nowy telefonik w takim ładnym pudełeczku. Trzymałem X18. Z boku pisze Qubot. Z tyłu parametry. Wyglądają imponująco, a więc ekran 5,99. Full HD Plus 2160x1080. Procesor MT6750T, 8-rdzeniowy, aż 1,5 GHz, Android 8 najnowszy, karty nanoSIM, microSD oraz nanoSIM. W sumie można dwie wsadzić, jeżeli będziemy zamienić miejscami karty. Dwuobiektywowa kamera z drugiej strony, aż 20 megapikseli, także powinno być super. Druga kamerka jest 2-megapikselowa, kamera z przodu ma aż 13 megapikseli, czyli witaj selfie, oj witaj. 4 giga RAMu, 60 giga RAMu pamięci podręcznej, czytnik linii papilarnych, 4G LTE i ma już te nowe LTE, żeby na wioskach odbierało. Bateria jest 4000 mAh, czyli powinna być bardzo pojemna. Ale zobaczymy to po miesiącu testowania. Będę teraz ostro testował, ale najpierw otworzymy i zobaczymy, co jest w zestawie. W pudełeczku mamy tak oto elegancko zapakowany telefonik. Wybieramy telefonik z pudełeczka. Telefonik wygląda dość solidnie. Jest folia, którą zdejmę potem. Testy praktyczne jeszcze będą później. Plastik połyskuje, ale podejrzewam, że po niedługim użytkowaniu mało z niego zostanie, bo już widać tutaj zatarcia, które powstały w pudełku. No ale to zobaczymy. Na razie odkładamy na bok. Co mamy w opakowaniu? Otwieramy, wyciągamy pudełeczko. Nie mamy nic. Tu mamy dwa malutkie pudełeczka, w jednym otwieramy, patrzymy, co tu mamy. Mamy takowy kabelek USB, nawet dość ładny i przyzwoity. W drugim pudełeczku mamy ładowareczkę. Ładowareczka dość elegancko wyglądająca, bo biało, telefon czarny, ładowarka biała, kabel biały, nie wiem, może to taka moda. Ładowarka 2-amperowa, no całkiem przyzwoita. Zostało kolejne pudełeczko, te pudełeczko odłożyłem na miejsce, jestem przyzwyczajony, by wszystko odkładać na miejsce. Tu jest takie większe pudełeczko, a co mamy w środeczku? O, tu mamy wydłubaczkę, czyli żeby wyciągnąć porty do kart pamięci albo SIM. A w środeczku mała niespodzianka poza papierami, jak widać. Skórzane etui. Więc w zestawie mamy takie etui, niby biznesowe, ale według mnie trochę toporne. No ale gratisowo dają, zobaczcie, tutaj można sobie włożyć telefonik. Tutaj mamy miejsce na karty kredytowe i na zdjęcie, nawet swoje ukochane albo teściowej. Ma się zdjęcie mamusi. Si patrzy tutaj zawsze. Otwierasz telefonik, widzisz teściową. Zamykasz, nie widzisz. Otwierasz, widzisz. Więc wiele funkcji. Więc takie coś mamy w środeczku. Zawsze dobry gadżecik dodatkowo, żeby telefonik nam się nie rysował, nie niszczył. No i tyle. Teraz telefon będę testował, a opinie o tym telefonie umieszczę oczywiście na kanale. Proszę lajkować, dodawać nas. Jesteśmy najlepsi, a bynajmniej na pewno będziemy. Pozdrawiam.